Stop Smog. Pod takim hasłem w miniony czwartek odbyły się działania prewencyjne, w które zaangażowani byli policjanci, strażnicy miejscy, inspektorzy transportu drogowego i władze samorządowe. Instytucje dbające właśnie o ochronę środowiska stawiają przede wszystkim na edukację i działania prewencyjne. My już w godzinach porannych spotkaliśmy się z uczniami jednej z pełnińskich szkół podstawowych, by właśnie mówić o ekologii i ochronie środowiska, bo uważamy, że już nauka od najmłodszych lat przyczyni się właśnie do tego, że powietrze przede wszystkim w Pabienicach, jak w globalnym naszym środowisku będzie czyste. Dzieci powinny już wiedzieć, w jaki sposób należy segregować śmieci i że nawet podczas spaceru z rodzicami nie wyrzucać na ziemię papierków, bo to oczywiście przyczynia się do niszczenia naszego środowiska naturalnego. Ale tego dnia główny nacisk położono na czystość powietrza. Akcja zainicjowana przez Komendę Wojewódzką Policji przeprowadzona została w Łodzi oraz w 6 wytypowanych powiatach województwa, w tym w Pabienicach. Stąd Pabienice, że przede wszystkim w 2015 roku znaleźliśmy się na niechlubnym miejscu, czy też w gronie miast najbardziej zanieczyszczonych w Europie, a poza tym wynika to również z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również z analizy przeprowadzanej przez Straż Miejską właśnie i władze samorządowe. Badanie czystości lub, jak kto woli, zanieczyszczenia powietrza badano na dwa sposoby. W jednym z nich użyto specjalnego urządzenia mobilnego do badania stanu powietrza w danym miejscu, które wskazuje konkretne zanieczyszczenia, jeżeli są takie w powietrzu obecne. Takim urządzeniem możemy przyjechać też konkretnie na osiedle, konkretne skrzyżowanie, powiedzieć, czym ludzie oddychają właśnie w tym miejscu, gdzie mieszkają. Nie gdzieś tam urządzenie, które często są postawione, stacje referencyjne, jedno czy dwa w większych miastach, może więcej, ale przeważnie jest to jedno urządzenie, które stoi gdzieś na obrzeżach przeważnie. A tutaj możemy właśnie konkretne skrzyżowanie czy osiedle przedstawić ludziom, czym oddychają. A wyniki takiego pomiaru mogą trafić bezpośrednio do internetu. Badanie przeprowadzone około godziny 10:30 wskazało, że powietrze w tym miejscu miało dobre parametry. W tej chwili wyniki są bardzo dobre. Tutaj powietrze jest czyste. Może to wynikać właśnie z lekkiego wiatru, który przewiewa nam tutaj, czyści powietrze. Teren jest otwarty. Nie widać, żeby w okolicy ktoś palił. Nie widać też dymu jakiegoś. Komendant Straży Miejskiej w Pabienicach Tomasz Makrocki cieszy się, że inne służby, jak mówi, wsparły działania, które są już prowadzone przez pabieńskich strażników. Akcja profilaktyczna i też chcieliśmy tutaj zaprezentować nowy sprzęt, który prawdopodobnie w niedługiej przyszłości będzie też takim narzędziem pracy dla nas, bo jest to pewna nowość, a mówię, świat idzie do przodu i te narzędzia muszą się pojawiać. Jest dron, który chcemy przetestować, jest to zupełnie inna firma, a ponieważ mamy wygrany ten projekt w budżecie obywatelskim, dlatego zbieramy różne oferty i tutaj firma będzie mogła się zaprezentować. Na Starym Rynku strażnicy pokazali również, jak należy prawidłowo rozpalać ogień w domowych piecach. To profilaktyka i edukacja, jednak ci, którzy zostaną przyłapani na paleniu śmieci, a jest to wykroczenie, muszą liczyć się z nałożeniem wysokiej grzywny, nawet do 5000 zł. Strażnicy wręczali ulotki z tą m.in. informacją. Dron po pokazie, jak zaplanowano, miał latać nad domami na zatorzu i sprawdzać powietrze wydobywające się z kominów. Dron będzie testowany właśnie nie laboratoryjnie, tak jak ostatnio, że na placu i badanie tylko dymu tutaj z komina, z tego komina z piecyków, tylko będzie latał w mieście i będzie tak, jak powinno być, czyli tak, jakby miał być taki scenariusz prowadzony, że jest zanieczyszczenie. Jeżeli tak się potwierdzi, to jest przygotowany zespół, który wchodzi na kontrolę takiego mieszkania czy domku. Kiedy Straż Miejska dokona zakupu drona w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego, takie przeloty staną się normą i będą przeprowadzane już samodzielnie przez przeszkolonych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W ramach wczorajszej akcji Stop Smog działania wspólnie prowadzili również policjanci pabieńskiej drogówki i inspektorzy transportu drogowego, kontrolując pojazdy pod kątem emisji spalin, ponieważ trzeba pamiętać, że również niesprawne technicznie pojazdy mają niemały wpływ na pogorszenie jakości powietrza, emitując spaliny.
trzech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, młodszy aspirant Karol Kasperek, sierżant Mikołaj Bobowicz oraz starszy sierżant Sylwester Kaźmierczak, znalazło się w gronie 21 wyróżnionych policjantów z regionu łódzkiego w ramach 20. finału wojewódzkiego konkursu na najlepszego policjanta województwa łódzkiego. Nagrody przyznał marszałek województwa Grzegorz Schreiber. Uhonorowani stróże prawa to jednocześnie laureaci różnych kategorii konkursowych, wyłonionych w eliminacjach powiatowych, a następnie w finałach wojewódzkich, takich jak na przykład patrol roku, dzielnicowy roku, najlepszy przewodnik psa kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków, policjant ruchu drogowego czy najlepszy policjant realizujący zadania z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Młodszy aspirant Karol Kasperek zajął 5. miejsce w konkursie dla dzielnicowych garnizonu łódzkiego na najlepszy plan działania priorytetowego w swoim rejonie służbowym, ale to nie jedyny konkurs w tym roku, w którym zajął wysokie miejsce. Na poziomie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zostałem wybrany, żeby naszą komendę reprezentować na konkursie wojewódzkim na dzielnicowego roku, gdzie zająłem 6. miejsce. Konkurs składał się z kilku dyscyplin. Na początku było strzelanie, test wiedzy, było też przyjęcie interesanta oraz interwencje, podejmowanie interwencji. Funkcjonariusz, jak przyznał, nie kryje zadowolenia z otrzymanego wyróżnienia. To jest na pewno motywacja do dalszych moich działań, aby pomagać społeczeństwu i być bliżej niego. Pozostali dwaj policjanci, sierżant Mikołaj Bobowicz i starszy sierżant Sylwester Kaźmierczak, na co dzień pełnią służbę patrolową. Policjanci ci zajęli 2. miejsce w wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji patrol roku. Funkcjonariusze otrzymali nagrody pieniężne marszałka województwa łódzkiego oraz okolicznościowe dyplomy. Symbolicznym, ale jakże wymownym przedstawieniem rozpoczęto spotkanie wigilijne w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych. Był to program słowno-muzyczny, którego przesłaniem było pokazanie tego, w jaki sposób odbieramy wszystkie tradycje Bożego Narodzenia. Dobrzy ludzie, czujecie mnie ubogiemu, gościnnym ten zimny wieczór. Cały dzień nic nie jadłem, więc cały dzień jestem w drodze, nic jeszcze dziś nie jadłem. Siły mnie całkiem opuściły. Bardzo chętnie zapraszamy. Tylko wie Pan, właściwie nie bardzo możemy Pana przyjąć. Właśnie kończymy kolację i zaraz wychodzimy. Także wie Pan, nie bardzo. Może niech Pan spyta u sąsiadów na górze. O, właśnie u nich jest dużo miejsca. Nie ma tam, niech tam Pan spróbuje. Czy faktycznie tak jak mówimy, że jest wolne miejsce, czy faktycznie kogoś zaprosimy, czy zatrzymujemy się na chwilę w czasie tych świąt Bożego Narodzenia. I to było takie główne przesłanie tego naszego występu. W trakcie przygotowań rozmawialiśmy z naszymi podopiecznymi o ich tradycjach, o naszych kadry, tradycjach świątecznych Bożego Narodzenia i zastanawialiśmy się, czy my też faktycznie te wszystkie tradycje realizujemy, tak? Okazuje się, że po części, tak? Że te, które nam odpowiadają, które są wesołe, radosne, które przynoszą nam korzyść, bardzo chętnie. Natomiast już te inne troszeczkę są dla nas obce, albo je pomijamy, albo nawet je nie zauważamy. Więc było to taki dużo rozmów na temat tego przygotowania i również przygotowanie kolęd, przypominanie sobie tych kolęd. Także to był taki fajny, ciepły czas do dzisiejszego dnia i mam nadzieję, że dzisiejszy występ pokazał to wszystko, co mieliśmy zamiar Państwu pokazać. Oprócz scenek w programie występu, który przygotował muzykoterapeuta Michał Makulski, znalazły się kolędy i świąteczne utwory, do których wykonania zaproszono uczestników uroczystego spotkania. Uśmiechnijmy się do siebie, świat magia, niechaj sra jedna wszystkich. Niech ona będzie wam jak w niebie. Wesołych świąt!
Występ podopiecznych placówki został nagrodzony gromkimi oklaskami. Były gratulacje, podziękowania, nie zabrakło też świątecznych życzeń. Prezydent życzył wszystkim przede wszystkim obecności w ich codzienności aniołów, które będą potrafiły powiedzieć: czas zwolnić tempo życia, czas zastanowić się nad jego sensem. Zobaczcie, że większość osób przy tym stole to kobiety. Bo to już jest tak natura stworzona, że my jako mężczyźni bardziej myślimy o liczbach, o cyferkach, o tym, żeby tory były proste, a w bucie płynął prąd. O tym, żeby taki ośrodek zbudować i go utrzymać, natomiast kobiety zawsze wypełniają go ciepłem, wypełniają go miłością i wypełniają sensem. Nie byłoby sensu tworzyć takiego czy innych ośrodków, gdyby nie było w nim życia, gdyby nie było w nim radości, gdyby nie było wypełniane tym, do czego zostały stworzone. Ja od kilku lat takiego aniołka mam. Widzę, że wy też macie i życzę wam, żeby tych aniołów koło was było jak najwięcej. Wtedy, kiedy czasami skręcamy w nie tą stronę, w którą powinniśmy, żeby taki anioł wam powiedział: hej, zastanów się, pomyśl chwilę, odetchnij. Może napij się herbaty, przemyśl to jeszcze raz. A jak na spokojnie przemyślisz, co jest w życiu dla ciebie najważniejsze, to wtedy wróć i podejmij właściwą decyzję. Ja jestem dzięki temu szczęśliwy, mam nadzieję, że to szczęście również będzie przelewane na was. Przed nami oczywiście trudny okres, trudny czas, ale jestem przekonany, że ilość aniołów, która jest wokół nas, uratuje nas przed tym, żebyśmy przypadkiem nie zbłądzili z drogi, którą obraliśmy. Na ten nadchodzący czas wszystkiego najlepszego dla was, dla całych rodzin. Niech to będzie czas wyciszenia, refleksji, radości. A jak przy cebuli albo tak od serca poleci wam łza, to nie ma co się wstydzić. Wszystkiego najlepszego. Spokojnie dla dorosłych. Zdrowych, błogosławionych, spokojnych świąt. I chciałem życzyć nam wszystkim i sobie, po pierwsze, żebyśmy nie mogli, nie znaleźli się nigdy w sytuacji tego wędrowca, który tutaj przyszedł i mu pokazano piętro wyżej albo gdzieś obok, a krzesło stało i nikt go nie zaprosił. W życiu są takie sytuacje i to był bardzo symboliczny moment tego spektaklu, tego programu. I z drugiej strony chciałbym może jeszcze bardziej, żebyśmy się nie znaleźli w gronie tych, którzy są za stołem i nie widzą tego wędrowca, który przyszedł, albo się odwracają od niego. Chyba to jest jeszcze gorsze. Zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego, nowego, błogosławionego roku 2020. Pełen podziwu i uznania dla rodziców, opiekunów i całej kadry. Życzę wam tej wytrwałości działania na najbliższym roku 2020, a na te święta radości serca, pogody ducha i miłości przede wszystkim, bo chyba miłość jest najważniejsza, która potrafi wszystko zwalczyć. Wszystkiego dobrego. Świątecznego błogosławieństwa udzielił, jak również poświęcił pokarmy, ksiądz Łukasz Nowak z parafii Maksymiliana Marii Kolbego. Później przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i na indywidualne życzenia. Zgodnie ze zwyczajem na stole nie mogło zabraknąć wigilijnych potraw. Pierogi z kapustą i z grzybami, kapusta z grzybami, ciasta, również sałatki rybne, więc wszystko to, co powinno się znaleźć na stole, przede wszystkim opłatek, tak, którym dzieliliśmy się, składaliśmy sobie życzenia serdeczności, uśmiechu, radości. Smakołyki wyszły spod ręki Małgorzaty Kozłowskiej, która w pracowni kulinarnej przygotowała je wraz z podopiecznymi. Ale na tym nie koniec. Osoby niepełnosprawne na zajęciach zrobiły dla gości również drobne upominki. Były to ekologiczne aniołki, do których wykonania posłużyły patyczki lekarskie oraz do lodów, odpowiednio pomalowane i przyozdobione. Świąteczne spotkanie zakończyła wizyta Mikołaja, który obdarował prezentami podopiecznych placówki przy ulicy Cichej. Współzawodnictwo przy pingpongowych stołach najstarszej grupy zawodniczek i zawodników w rozgrywkach szkolnych zakończyło powiatowy etap rywalizacji w tenisie stołowym. Wcześniej Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował turniej w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody w tenisie stołowym w ramach licealiady odbyły się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W
kategorii dziewcząt rywalizowały reprezentantki 5 szkół średnich. To zespoły szkół numer 1, 2 i 3 i pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące, a zawody były rozgrywane systemem każdy z każdym. W ubiegłym roku szkolnym pierwsze miejsce wywalczyły pingpongistki drugiego liceum, a wicemistrzostwo zawodniczki pierwszego LO. W tegorocznych rozgrywkach mistrzynie z drugiego ogólniaka zwyciężyły 3-1 z rywalkami z zespołu szkół numer 1 i 3-0 z pierwszym liceum. Wszystko szło zgodnie z planem obronienia tytułu mistrzyń powiatu aż do meczu z zespołem szkół numer 3, którego zawodniczki miały już na koncie 3 wygrane mecze z zespołem szkół numer 1 i 2 oraz z pierwszym liceum po 3-0. Spotkanie drugie LO kontra zespół szkół numer 3 w przypadku zwycięstwa pingpongistek zespołu szkół numer 3 dawało im pierwsze miejsce w zawodach. Tak też się stało. Po zaciętym meczu pingpongistki zespołu szkół numer 3 wygrały 3-2 i powróciły po 2 słabszych sezonach na mistrzowski tron. Drugie liceum zajęło drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęły tenisistki stołowe pierwszego LO. Poza pudłem znalazły się w kolejności drużyny zespołu szkół numer 2 i zespołu szkół numer 1. Reprezentantki zespołu szkół numer 3 i drugiego liceum awansowały do półfinału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 17 grudnia w Zgierzu. Kiedy o mistrzostwo powiatu walczyły tenisistki stołowe szkół średnich, w sali obok rywalizowali ich szkolni koledzy. W kategorii chłopców do zawodów zgłosiło się 6 szkolnych reprezentacji. Do 5 szkół, które wystawiły drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców, czyli zespołów szkół numer 1, 2 i 3 oraz pierwszego i drugiego liceum, dołączyła ekipa z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. W tych zawodach w ich pierwszym etapie rywalizacja przebiegała w 2 grupach. W pierwszej walczyły drużyny zespołu szkół numer 3, drugiego liceum, wicemistrza powiatu sprzed roku i Widzewa. W drugiej zespołu szkół numer 1, pierwszego liceum i ubiegłorocznych zwycięzców zespołu szkół numer 2, popularnie mówiąc elektryka. Pierwszą grupę wygrali reprezentanci Widzewa, na drugim miejscu uplasowała się drużyna drugiego liceum, na trzecim zespołu szkół numer 3. W grupie drugiej najlepsi byli pingpongiści elektryka, drugie miejsce zajęli zawodnicy zespołu szkół numer 1, czyli mechanika, a trzecie pierwsze liceum. W półfinałowych pojedynkach na tzw. krzyż mistrzowie grup walczyli z wicemistrzami grup przeciwnych, wygrywając swoje pojedynki. Zespół szkół numer 2 pokonał rywali z drugiego liceum 3-2, a reprezentanci zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie wygrali 3-0 z mechanikiem. Pokonani półfinaliści zagrali o miejsce trzecie i tu po zaciętym pojedynku drugie liceum wygrało z zespołem szkół numer 1 3-2. Mniej zacięty był mecz o miejsce pierwsze. Drużyna elektryka brylowała w tenisie stołowym przez kilka kolejnych lat, jednak w tym roku znalazła godnych przeciwników. Obrońcom tytułu mistrza powiatu z zespołu szkół numer 2 nie udało się utrzymać tej zdobyczy na kolejny rok. Przegrali z rywalami z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 0-3. Uzupełniając jeszcze wyniki, w pojedynku o piąte miejsce pierwsze liceum wygrało z zespołem szkół numer 3 3-2. Mistrzowie i wicemistrzowie powiatu walczyć będą w półfinale wojewódzkim licealiady, który tak jak w przypadku dziewcząt odbędzie się 17 grudnia w Zgierzu. Rozgrywki w tenisa stołowego szkół ponadpodstawowych były ostatnimi zawodami w tym roku. Teraz szkolnych sportowców czeka dłuższa przerwa w rozgrywkach. Kolejne zawody Młodzieżowy Dom Kultury zorganizuje już po feriach zimowych, a będą to Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej.